Dobra, zbliżam się do tego przeklętego sklepu. What the fuck? Dziadygo jedna. Gdzie jesteś? Tu. Okej. Gdzie? Auć. Serce na dłoni. Uff, to było coś. Dobra. Bez zbędnych ceregieli. Gdzie są te przeklęte stwory? Mam swoją odpowiedź. Gdzie? Tu. Chodź. Biegaj. Biegaj. Łożysz ty w dupę. Przeładuj. Kółeczko, rób kółeczka. Przeżyj. Skończ się bleeding. One wróciły. Skończył się bleeding. Przeżyjemy. Lub nie. Dobra. Przeładuj. Uciekaj. Aj, nie uciekłem. Dobra. To już można zacząć sobie hasać. Jeden mniej. Przeładuj. Uf. Nie. Zostawcie. Przeładuj, biegnij. Zginął? Czy jeszcze coś? Kończy się, safe jest zrobiony. Granat, słyszałem tak jakby. Latarka już włączyłem z przestrachu. Dobra, biegiem. Pudło. Jeszcze ktoś? Nic w nim. O, cudownie. Fantastyczne uczucie. O, to proszę, kilo kiełbasy. I znowu ten dźwięk, tak jakby dziecko płakało. Czyli prawdopodobnie wiemy, co się wydarzyło. Przytrafiło żołnierzowi, który opuścił swój posterunek. O, czy to się da ustrzelić? Nie, tego się nie da ustrzelić. Bezsensowna jedynie strata amunicji. Dobra. I w ciągu dnia też muszę tu z latarką hasać, niestety. I z tego co pamiętam, tutaj nic nie było, ale mimo wszystko sprawdzę to po raz drugi, jak idiota. Dobra, w takim razie do środka. Halo? Wow, jaki bok graficzny przez chwilkę był. Czy jest tu ktoś? Halo? Przyniosłem poranne gazety. Nie ma chętnych? Gdzie ten chrzaniony żołnierz? Tu żołnierz powinien jakiś leżeć martwy. Dobra, obszedłem to dookoła. Żołnierza ani widu, ani słychu. Tu chowasz się, stary? Co cię to w ogóle przyciągło? Tu nic. Takie przejście magiczne. Dobra, ja już się pogubiłem, ludzie. Nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, gdzie byłem. Plecaczek. W środku mamy plecaczek. Jak dobrze poszukacie, to go znajdziecie. Świetnie. Przynajmniej coś.
Nie ma żołnierza, za to jest plecaczek. Okej. Nie ma żołnierza. Proste. Trzy razy obesz, obszedłem to miejsce. Jeszcze jedna skrzynka. No świetnie po prostu. Ależ miło minął. Jedyne co udało się zrobić, to znaleźć znajdźki. Tak, nie wiem o co chodziło z tym żołnierzem. Totalnie. Jeżeli ktoś ma jakieś myśli, to możecie rzucać w komentarzach myślami na lewo i prawo. Znaczy nie w sensie zgadywania, o co mogło tutaj chodzić, tylko jeżeli wiecie o co chodziło i jeżeli coś omijam lub nie w tym momencie przyszedłem. Pieski. 3, 4. Macie granata. Aport. Wow, zdecydowanie jest ich więcej niż 4. No, piesku. O, przeładowuj, bo on cię zaraz zobaczy. Albinosie, przestań się do cholery kręcić. Ajdź. Dobra, lecimy. To już jest do ogarnięcia. 2 psy. 1 pies. Chodź. Chodź, 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 chodź. Piesku, 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 piesku. Piesku, piesku, piesku. Okej. Na pewno te granaty mi się w przyszłych misjach przydadzą bardziej. A ja je marnuję w tym momencie na monolit, psy. I takie tam. O, jest jeszcze piesek. Zablokowałeś się. Pomogę ci. Hops. Co to za miejsce? Coś się wydarzyło, oprócz tego, że psy mnie w ogóle totalnie moją uwagę zniszczyły na tym, co było mówione, więc opuściłem, po prostu nie wiem, co było mówione, jakiś komunikat. Może te się da otworzyć? To wygląda jak barykada. Lender jasny. O nie, źle to widzę. Ale jajo. A już chciałem na bazę wracać. Szczury! Ginąć ścierwa. To jest Prypieć. This is Prypieć. Dobra. O Boże, szczur, szczur. Gdzie one pobiegły? Aha, też się zablokowałyście. O to ginąć. Gówno widać, baterii nie mam więcej. Tych drzwi się nie da otworzyć. Jeszcze słyszę szczury. Uciekł. Skubaniec. Okej. Tych drzwi się też nie da otworzyć. Zgubiłem się. Zdecydowanie. Tędy wszedłem. Co to? Skrzynko, przestań natychmiast. To jest ponad moje siły moralne. Te szczury... Boże, Boże! Boże. Szczury gdzieś tu pobiegły. O. Dobrze. Tu nie byłem. Tu się schodzi na dół. O, pysznie.
Dobra, nic. Tutaj ten szczur gdzieś uciekł. No i niby gdzie on uciekł? Aha! Really? O, really? No to co? Siup! Okej, okay. Niech sobie to przeleci. Co ten żołnierz tutaj, kurczę, robił? Dobra, poleciało. Kurwa! O Boże, to nie wygląda dobrze. To zdecydowanie nie wygląda najlepiej. Dobra, przyleciało to zło. Odleć stąd. Teraz przypatrzmy się, czy tu faktycznie po róże można. Okej, okay. Można po róże. Kurwa, nie ominęło mnie. Poczekać, aż to przeleci tutaj, szybko na rurę i gnać przed siebie. Może to jest dobry plan. Biegiem, 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 biegiem. Ono jest za mną. No i co teraz? Uff. Udało się. Nie chcę artefaktów. Prawdopodobnie nie. A co to jest? Gdzie ja wylazłem w ogóle? Gdzie ten żołnierz? Okej. Okej. Pysznie. Latarkę zgaś. Mapka. A reszty. Jeszcze coś? Pseudo sobaka. Gin szmato. Jesteś! A tyś tu skąd się wzięło? Chować to, wyciągnąć broń. Quick save. I z pseudosobakami się rozprawić, gdziekolwiek one są. Jest, 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 jest. Okej, przeładuj. Gdzie jest następna? No. Tu. Nie mam broni! Dobra, przetrwałem. Były tylko dwie. Dobra, 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 dobra. Okej. 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 Gdzie jesteście? Poszli sobie. Dobra, znowu wiemy, że czeka nas bitka, niebezpieczeństwo, więc trzeba tam iść odpowiednio wyposażonym. Szkoda. Czym jest monolit? Ja nie mogę, przerażając ci s... Jeden mniej. Następny mniej. Wow, 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 on przeżył. Nie, nie przeżył. Przynajmniej teraz już nie przeżył.
5. Kto to tam jakąś mantrę napierdziela? Nie widzisz latarki nawet, tak? Dobra. Okej, to była ta brygada, na którą się niechcący narwałem. Mam jakieś dokumenty, ale nie da się ich wziąć. Może to po prostu książki? Bo to jest w końcu sklep z książkami. Aj, zabiłem go, ale... No właśnie, ale... Mam dla niego małą niespodziankę. O Boże! Dobra, ta niespodzianka odbiła się nie w tą stronę, co trzeba. Czym jest ten wasz monolit? Do cholery jasnej. Tutaj pustki. Czyżby to ten żołnierz zaczął tam mantrować? Wow, 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 stary. Co to ja ciebie słyszę? Okej. Jest następny. Z głowy. Słyszę gościa bardzo, bardzo wyraźnie. Gdzieś na górze zapewne jest. A nie, za drzwiami. Ja za te drzwi jeszcze się nie wybieram. Najpierw górę zbadać. Aha, a na górze mamy... Poważnie? Chłopaki? No to zostaje mi tylko jedno. Poważnie? Okej. Czy jeszcze tu kogoś spotkam? Raczej nie. Zajrzę do plecaka. To podstawa. Mam nadzieję, że nie zabiję tego żołnierza. To ma być ten monolit? O, coś się wydarzyło. Zmarłem? Nie. Polkownik, тут какая-то чертовщина творится. Внутри здания была толпа монолитовцев, будто бы в трансе. Уставились в кучу мусора и разговаривали с ней. Мусор я обследовал и обнаружилось интересное. Это нечто вроде антенны. Такое впечатление, что с ее помощью кто-то связывается с монолитовцами, и вот эти сеансы они воспринимают как божье откровение. Tak, ludzie. Co się wydarzyło? Zaraz, dozbieram tylko lód. Jeszcze będę mógł chodzić? Tak, mogę chodzić jeszcze. Oddawaj wszystko. Więc, nasz Dziektiariew zadzwonił do Kowalskiego i powiedział mu, że wewnątrz budynku znajdowało się coś w rodzaju anteny, właśnie to ta rzecz, wokół której zebrało się mnóstwo monolitowców i rozmawiali z czymś jakby w transie. I traktowali te rozmowy jak Boże
odkrowienia, jakby to przetłumaczyć wam, odkrowienia, objawienia, o, jak Boże objawienia. I Kowalski powiedział, że to wszystko jest bardzo dziwne. Ktoś widocznie nawiązuje kontakt z monolitowcami i kieruje nimi. Jesteś, przestań się ruszać. No i tyle. I tyle, jeżeli chodzi o moje niezbyt pewnie dokładne, ale... Znaczy, dokładne, ale troszkę takie chaotyczne tłumaczenie. Trzeba będzie powolutku wracać na bazę. I tam z wami się oficjalnie pożegnam. Proszę bardzo, coś tu jeszcze leży. Ładnie, wszystko zebrane. W tym samochodziku mamy następny kawałek dóbr. Możesz tu w mordę. Przestań biegać. Zabiłem go chyba. Aż to, jeszcze tu się kryli wredniaki. Cholera jasna. Te skrzynki to mnie wykończył psychicznie. Dobra, nie wiem gdzie on rzucał. Na dodatek nie wiem kto to rzucał. Co tutaj ten monolit robi? Okej, rzucają zdecydowanie tam gdzie ostatnio byłem. Jeszcze jeden granat poleciał. Tylko kto to rzuca do cholery? No nie widzę nikogo. Jest następny martwy. Pistolet fajnie ogarnia z tą amunicją. Uranową, czy chyba uranowa? Jakoś tak się ona nazywała. Ajaj, potworne lagi. A, z tamtej strony teraz. Cholera, znowu ta skrzynka. Muszę pamiętać o niej, że ona tutaj się znajduje. Dobra, nie widzę żadnego ruchu. Ani z tej strony. Ale zdecydowanie granaty latały. Biedaczyna. Zmarł. Nie jestem przekonany, czy to był ostatni. Tak, tu się nie chowa, na pewno. Najważniejsze to być cicho jak mysz kościelna. Wtedy oni nie wiedzą, gdzie ja jestem. Najgorsze, że ja też nie wiem, gdzie oni są. Okej, idę przeszukać tego gościa. Potężna puszka, spluwa. Dobra, jest quick save, no to ryzykuję i lecę. Ty stary, poddajesz się? Dobra, czemu ty się zawiesiłeś? Wszelki wypadek pistolet wyciągnę i będę już celował w twoim kierunku. Nie ufam ci do końca. To byli kolesie z duty. Wow. Ty też jesteś z duty, no nie? Nie obchodzi mnie to, że stałeś sobie cicho i nikomu nie przeszkadzałeś.
Powolutku dochodzę na bazę. Mam zamiar zostawić całe to obciążenie w skrzynce. I dziękuję ludzie za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w następnym, w którym prawdopodobnie wezmę się już nie za łażenie po zonie, a konkretnie za tą misję u tego gostka. U tego gostka, o. Więc dzięki, cześć czołem.